Podczas pracy na wysokości na dachu budynku wszyscy zdajemy sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie nam grozi. Upadek z niewielkiej wysokości również może spowodować poważne obrażenia. Z danych liczbowych wynika, że ponad 2/3 wszystkich wypadków przy pracy na wysokości jest skutkiem upadku z niewielkiej wysokości. Stanowią one około 7 na 10 wypadków. Tego rodzaju wypadki zdarzają się podczas niewłaściwego korzystania z drabiny, upadku na mokrą lub śliską powierzchnię lub upadku z niezabezpieczonych krawędzi. Praca na wysokości to nadal jedno z największych zagrożeń na placu budowy. Jednak dzięki wspólnemu wysiłkowi wszyscy bezpiecznie dotrzemy do domu po zakończonym dniu pracy. Zawsze traktuj osoby obok jako osobę, która cię asekuruje. Upewnij się, że obaj wykonujecie swoją pracę w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego bezpieczeństwa, zawsze porozmawiaj z przełożonym. Tak należy postępować. Istnieje wiele sytuacji ryzyka upadku z wysokości. Omówmy kilka z nich. Sytuacja pierwsza. Przemieszczanie się z punktu A do punktu B na placu budowy. Podczas przemieszczania się po terenie budowy możesz znaleźć się w niebezpiecznych sytuacjach, w których może dojść do upadku z wysokości. Dlatego zawsze zachowuj ostrożność. Co należy robić? Korzystaj z odpowiednich schodów – solidnych, stabilnych i zabezpieczonych. Korzystaj z poręczy ochronnych. Korzystaj z wyznaczonych przejść. Czego nie należy robić? Nie wchodź do miejsc, które nie są bezpieczne. Pamiętaj, że skok z wysokości zawsze pociąga za sobą ryzyko odniesienia obrażeń. Sytuacja druga. Łączenie i rozdzielanie kontenerów. Ta czynność również może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Co należy robić? Upewnij się, że drabina jest zamocowana. Czego nie należy robić? Nigdy nie należy chodzić po wierzchu kontenera bez zabezpieczenia przed upadkiem. Sytuacja trzecia. Praca przy maszynach. To również może być niebezpieczne, zarówno na lądzie, jak i na morzu. Co należy robić? Zawsze zakładaj kamizelkę ratunkową. Jeżeli znajdujesz się na morzu lub na lądzie w odległości mniejszej niż 2 metry od wody. Przed podejściem do wody nawiąż kontakt z operatorem i poinformuj go o swoim zamiarze. Czego nie należy robić? Nie podchodź do maszyny w ruchu. Nie wchodź na maszynę bez zabezpieczenia przed upadkiem, jeśli maszyna nie posiada poręczy. Sytuacja czwarta. Rozładunek dostaw. Zachowaj również ostrożność podczas rozładunku z naczepy. Co należy robić? Zawsze zakładaj uprząż połączoną z liną asekuracyjną. Wchodź na pojazd wyłącznie z zatwierdzonego punktu dostępu. Poinformuj przełożonego. Jeśli zauważysz, że dostawca na placu budowy jest w niebezpiecznej sytuacji, dostawcy również mają obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa na placu budowy. Czego nie należy robić? Nie zeskakuj z pojazdu. Nie stawaj na naczepie podczas podnoszenia. Sytuacja piąta. Korzystanie z drabiny. Do wypadków dochodzi również podczas nieprawidłowego korzystania z drabiny. Co należy robić? Zadaj sobie pytanie, czy drabina jest najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem? Jeśli odpowiedź brzmi tak, czy drabina nadaje się do danego celu? Czy jest bezpiecznie zamocowana? Czy jest ustawiona pod kątem 75 stopni? Czy jestem w stanie utrzymać 3 punkty podparcia? Drabina używana jako droga dostępu musi być bezpiecznie zamocowana, aby zapobiec jej zsunięciu i przewróceniu. Upewnij się, że drabina znajduje się około 1 metra nad punktem dostępu. Czego nie należy robić? Nie używaj uszkodzonych lub niestabilnych drabin. Nie wychodź poza drabinę ani nie sięgaj zbyt wysoko. Przed rozpoczęciem każdego zadania zawsze się przygotuj, przeprowadzając ocenę ryzyka w ostatniej chwili. Nie ignoruj ryzyka upadku, gdy śpieszysz się z wykonaniem pracy. Wypadki mogą mieć poważniejsze konsekwencje, niż ci się wydaje. Nie tylko dla ciebie i twoich współpracowników, ale także dla twojej rodziny, przyjaciół i twojej przyszłości. Natychmiast przerwij pracę w sytuacji niebezpiecznej lub gdy coś jest nie w porządku. Pamiętaj, jeśli jesteś świadkiem zdarzenia, ponosisz odpowiedzialność za jego skutki.
Wszyscy ponosimy odpowiedzialność. Uważaj na siebie i osoby, które cię asekurują, abyśmy wszyscy mogli bezpiecznie wrócić do domu.